Witam Was tutaj, cześć, witam Zosz. I zapraszam Was na kolejny odcinek z CityScans PlayStation 4 Campus. Zbliżamy się do końca tej serii, ale jak zawsze na moim kanale, my się tylko zbliżamy do różnych rzeczy, ale dochodzić do końca to jest trudno. Mniejsza z tym, jak widzicie, tak wygląda nasze miasteczko. Pięknie. I wbiliśmy prestiżowy poziom w naszym kampusie. Tym oto tu. Tu się znajduje na tej wyspie i na tym półwyspie i również tutaj jest schowana ta część trochę. I my wbiliśmy ten poziom, z tego co kojarzę, już niestety z niego spadliśmy. To dosyć kolokwialnie, mocno. Co nie zmienia faktu, iż to nic dla mnie nie zmienia. No tak, tylko widzę, że trzeba więcej tych naszych... Nie to, to więcej naszych trenerów. Dajmy do 20 może. No, tak czy siak. Mamy parę tych rzeczy, budynków właśnie tutaj kampusu, my je powkładamy tutaj, a później zajmiemy się tym lotniskiem. I jeszcze się zastanawiam, bo zauważyłem, że tutaj jest jedna linia tramwajowa, o co nie? I się zastanowiłem, czy nie byłoby sensu, żeby ją przeciągnąć i żeby wjechała na tą trasę, tutaj tym przystankiem, i dojechała na to lotnisko od drugiej strony. Wtedy byśmy mieli tutaj takie dwa ekstra przystanki. Bo wiadomo, ta linia jest dosyć długa i byśmy mieli taką podwójną pętlę. I się właśnie nad tym zastanawiam mocno, ale nie wiem, zobaczymy, tak? Pożyjemy, zobaczymy, są, tak? Czy dużo to? Nie wiem. Ale zobaczymy, tak? Tak czy siak, najpierw i tak mamy oczywiście kampus do zrobienia, bo w końcu ta seria się nazywa kampus, a nie szybki, a nie pestka, i szybki tramwaj poznański. Dobra, popatrzmy sobie, co my tu mamy. Pomnik osiągnięć 2. I tak, on jest z tych budynków trochę mniejszych. Ja bym go gdzieś w tego typu rejonie wrzucił. On tu by się zmieścił, tylko by wszystko wyburzył przy okazji. No to nie, no tak to nie chcę, no. Tu jest dosyć dużo miejsca i nie wiem właśnie, czy ja bym go nie walnął gdzieś w tym rejonie, tylko od tej drogi trochę oddalony, bo mimo wszystko nie. Mamy szacunek do drzewek, a ja chcę, żeby było ich to trochę. Dobra, ten nawet całkiem nieźle tu wygląda. Więc proszę bardzo, ten pomnik postawiam. Klub siatkówki plażowej. My go chyba gdzieś już wkładaliśmy. Ale ponieważ nie pamiętam tego, gdzie, co i jak właściwie na koniec wyszło. A, tu jakieś budynki są. Budynki. Jakieś obiekty. Dobra. Czy tutaj wejdzie? Wejdzie. No dobra, no tutaj sobie to postawimy, tylko tak. Trzeba teraz ci tu zrobić drzewka dookoła. Bo to tak nie może wyglądać. O, właśnie. I tutaj też. Okej, widzę, że jest problematycznie. Dobra, o nie, 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 tak, to się nie bawimy. Dobra. Ja nie wiem, kiedy ten odcinek się pojawi, tak? Ostatnio, jak widzicie, odcinki się pojawiają bardzo sporadycznie. Ale to nie jest tak, że ja nie chcę nagrywać odcinków, tylko po prostu... Jakoś tak nie mam w ogóle czasu. Obok tego. Bo on jest dosyć z tych dużych budynków. No właśnie, tylko jakbym chciał go tu gdzieś wcisnąć, to tutaj jest mało miejsca. Chyba, że tu bym gdzieś wszedł. Nie. Tu też nie wejdzie. Ojejku, to będzie problematycznie z tym. No ale tak, po pierwsze kampus trzeba będzie powiększyć. Nasz, niestety. O, kolejne rejony. Tak, tutaj są te biura IT i tak dalej. No i... Siłą rzeczy, jeżeli chcemy po prostu tutaj tych budynków powstawiać, a chciałbym wszystkie wyrzucić, no to musimy się zająć po prostu wiązać z tym, że no, rejon musi się powiększyć. I to niestety już po prostu nam brakuje miejsca, tak? Ale to już wiemy, tak? Dobra, to jeszcze raz. Gdzie jest, dobra, laboratorium? Dobra, no i my byśmy sobie to wrzucili na maksa, przesuniemy je tutaj do tego boku, dobra. Proszę bardzo, nawet jak to nie wygląda. 5000. Dalej, księgarnia Politechniki, to nie wiem, czy już gdzieś wrzuciliśmy, chyba nie, więc, czekaj, czy to nie jest to? Księgarnia, okej, dobra, czyli to już było chyba laboratorium medialne, chyba że my już mieliśmy laboratorium medialne i je postawiliśmy, nie tu, tylko gdzieś tu nad wodą, to nie jest to? To jest laboratorium Politechniki, a to jest... Medialne, okej, okay, no to są chyba dwie różne rzeczy. To tak, tutaj nie widzę w ogóle, żeby ktokolwiek chodził do tego. Świetnie. Świetnie, naprawdę świetnie. Wtedy jesteśmy na najwyższym poziomie, ale spadliśmy z niego. No i będziemy patrzeć, tak, może mi się uda podnieść, może nie.
Tu byłoby fajnie kiedyś w końcu wejść na wyższy poziom, ale już nawet o to nie dbam aż tak bardzo. No i tutaj wiadomo, Wyspa Prawa kiedyś się dokończy, jeżeli chodzi o drzewka, tak samo jak tutaj. No i żeby tutaj to też się rozwijało, mamy tutaj ten jeden oddział kolejny i tu już właściwie się nic więcej nie będzie dziać. Zresztą tu to ogólnie jest zagłębie bambajowe, tak? To jest jedna, druga linia, one się tutaj przyjeżdżają tutaj, no cudy na gwoździu właściwie. Także tak, tak, tutaj jeszcze wyjeżdża jakiś, no widzicie zresztą jakiś majstersztyk tramwajowy z tymi przystankami jeszcze podwójnymi naprawdę. No ale to będzie się tutaj rozkręcać. No, zobaczmy, nasze metro, 28 osób podjechało. I zobaczmy ile osób wysiądzie, wsiądzie. Nikt? Albo tyle sobie osób wsiadło i wysiadło? No nie wiem. Trochę to dziwne było. Ruszył i 28 jest cały czas. Bo wiemy, że dosyć dziwne. No ma, mniejsza z tym, jakiś powolny jestem strasznie. Sobie wyrównę tutaj teren i postawimy lotnisko. I proszę bardzo, możemy postawić lotnisko, tylko teraz się zastanawiam, czy wolę bardziej dosunąć. Chyba dosuniemy je. Znaczy, bardziej to nie mogę, bo tutaj jest ta trasa. I ją właśnie trzeba wywalić. W sensie tak. Ten przystanek, out. Który przystanek? O, bardzo ciekawe. Dobra, wywalmy to, to i to. To sobie wyglądajmy teren. Najwyżej po prostu ta droga zejdzie na dół i jeszcze się zastanawiam, co z nią zrobić, tak? Ale nie może być sytuacji właśnie, że muszę się nad czymś innym tak zastanawiać. Dobra, czekajcie, gdzie jest to lotnisko? Bo się zastanawiałem, czy postawić, wiecie, to. Ale ono jakieś tutaj trochę mizerne by było, tak mi się wydaje. Poza tym jego połączenie komunikacyjne właśnie do naszej pętli tramwajowej jest lepsze tutaj, tak mi się przynajmniej wydaje. Jak będzie, no to zobaczymy w przyszłości, czyli właściwie za chwilę. Dobra, co tu dużo mówić, stawiamy nasze lotnisko. No bo nic też zbyt blisko nie ma, tak. Tu mi się nie podoba tylko ten pas, że on wyjeżdża prosto tu na to. My tu zrobimy jakiś zjazd dolny, tutaj będzie tunel, tak. Tu musimy zrobić jakiś tunel. Innego sposobu na to nie ma, po prostu. No to wywal. Ten dalej jest jakoś połączany i tu był drut, tak, tutaj wiem, że był drut, ale no teraz go siłą rzeczy nie może być, no bo jak. Więc wy macie połączenie prądowe stąd, okej, dobra. No i oni tu będą wjeżdżać w tunel i będą wjeżdżać tutaj na dole z tunelu, co jest minus, plus, jak to patrzeć. No minusem jest to, że mamy mało pieniędzy, możemy to łatwo rozwiązać. W sensie, może nawet nie tutaj podnosimy. I tak samo tu. I w teorii już powinny nasze problemy zniknąć. A nasz tramwaj, no wiadomo, no. Zrobię prawdopodobnie, mam taki przynajmniej zamiar, jeżeli mi się dobrze uda, to tramwaje, te nasze tutaj piękne, będzie tutaj. W sensie możemy zobaczyć, czy nawet już mi to teraz by weszło. No tu będą to oczywiście te dwie pętle, wiadomo, tak? O, to nawet całkiem nieźle weszło. Teraz pytanie, czy jeżeli bym chciał zrobić sobie ten nasz przystanek czederski, wejdzie. Wejdzie czederski przystanek tutaj, no to tak chyba zrobimy. Ale wiecie, co tu mi się nie podoba? To skrzyżowanie i właśnie. No, w teorii tutaj najlepiej byłoby z tym skrzyżowaniem, bo ono i tak jest... No, lokalizacja tego przystanku i tak byłaby niesamowita, moglibyśmy nawet zrobić... przechodzić do takiej tragedii, żeby nasz tramwaj musiał zwalniać. Nie. Jeszcze coś wymyśliłem, ale nie będę. Nawet sobie tego nie wyobrażam. Mniejsza z tym, lecimy z timelapsem dalej. No i budujemy sobie na pewno autostradę, która będzie jechać pod naszym pasem startowym. Tak, trochę inaczej. Nie wiem, czy tak w jakimś kraju jest. Sądzę, że pewnie gdzieś takie coś jest pod lotniskiem. Bo skoro są możliwości, aby były nawet przejazdy samochodowe przez pasy startowe, no to takie rzeczy, sądzę, rzeczy to jest normalne. Przynajmniej dla nich. Gorzej z naciskiem, ale
sądzę, że to jest normalne. Tak czy siak, tutaj tam autostradę właśnie, autostradę, tam drogę z tramwajem musiałem ścisnąć na dół, bo wiadomo, przy lotniskach nie ma raczej wysokiej zabudowy z przyczyn technicznych. Nie mówię, czy to źle, czy to dobrze, powiem, że to dobrze. Jak widzicie, oczywiście nasz tutaj szybki tramwaj też będzie mieć swój tradycyjny przystanek. Nie mogę go zabraknąć tutaj. I jeszcze z naszego szybkiego tramwaju są dwa przystanki do dorobienia, w teorii trzy. No i jak gdyby to skończymy, to wtedy będę mógł uznać naszą pestkę tutaj za skończoną. Chyba, że gdzieś jeszcze wymyślę, żeby jakiś był odjazd. Ale nie jestem tego już taki przekonany, raczej wątpię, chociaż kto wie, zawsze może się coś pojawić. Jak widzicie, są tutaj dwie pętle na naszej pestki, z jednej i z drugiej strony, tak aby było symetrycznie. No i dzięki temu właśnie mamy też jeszcze jeden tramwaj, który jedzie od drugiej strony, taki bardzo długi tramwaj. On tylko ma po prostu taką pętlę, żeby to jest najlepsza lokalizacja, gdzie mogę po prostu go tutaj wciągnąć, żeby sobie zawracał. Dalej tutaj, jak widzicie, jakieś połączenie drogowe oczywiście musi być z tą dzielnicą, więc sobie ją podłączymy tędy. No i tak, ogólnie dzisiejszy odcinek to wyszedł taki trochę zupełnie inny, bo trwa prawie 30 minut. Z czego ja nie spodziewałem się, że będzie tyle trwać, ponieważ to jest głównie timelapse i później sobie patrzyłem. O, tu na przykład sprawdzałem, jaki płot będzie najlepiej wyglądać jako ogrodzenie na lotniska. No i oczywiście trzeba było sobie to sprawdzić, babcią, bardzo, z jednej, z drugiej, no i chyba widzę, że tutaj ten pierwszy najlepiej na to wszystko wygląda, jest takie jeszcze zaokrąglone, więc jego na terenie całego lotniska i tego wszystkiego postawiliśmy. Przy okazji nic nie może się budować w tym rejonie, co też jest oczywiście dosyć dużym zaletą. No i nic nie wejdzie w teorii. W praktyce, z tego co pamiętam, to zwierzęta tak czy siak mogą się pojawiać tam, gdzie chcą, Stiskanens, ale to jest normalne. Dalej puścimy sobie jeszcze jedną linię metra, ponieważ to lotnisko posiada dwie stacje metra, więc nie mogę z tego nie skorzystać, proszę bardzo, będzie to jechać dołem i tutaj się to łączyć. Tu jest jedna linia na dół będzie jechać i druga oczywiście będzie jechać trochę dłuższa, to ja później pokażę, jak ona jedzie dokładnie na podsumowaniu już dzisiejszego odcinka, czyli na sam koniec. No i oczywiście pociągi, tak, pociągi tutaj też puściliśmy, helikoptery podłączyliśmy, tutaj gdzie indziej latały. No i trochę rozbudujemy tutaj też nasz popyt, bo jak widzimy, mieszkańcy chcą się budować, handel chce się budować. A tutaj jest idealna właśnie dzielnica, gdzie byśmy mogli to wszystko połączyć, więc co dużo mówić, tak to się łączy. No, przeszliśmy do takiego utworu, bo niestety ten timelapse jeden z dłuższych jest, dlatego nawet tutaj się pojawiłem i mówię. Autobus też puściliśmy, autobus ten jest z popularniejszych, tylko tak powiem później. No i oczywiście to wszystko trzeba było pięknie tutaj ogarnąć z ogrzewaniem i wodą. Na tym całym rejonie już nigdy nie będziemy musieli w tym rejonie myśleć o wodzie, ogrzewaniu, no i ściekach. Tutaj oczywiście musimy sobie podłączać ścieżki, wiadomo, żeby jak najlepiej tego wszystko się chodziło. I tu taki jeden nowy tramwaj też powstanie z różnymi budynkami. To będzie turystyka, specjalista na turystystwo. Na turystykę i według mnie to będzie dobre rozwiązanie. No oczywiście nie byłbym sobą, gdybym tego wszystkiego nie zazielenił, więc dookoła tego wszystkiego będą krzaczki, ładne kolorki i tego typu rzeczy. No bo co to by było, gdyby nie było tutaj zielono, a to byłoby moje miasto. Przepraszam bardzo. No ma, mniejsza z tym, wracamy do odcinka. No i proszę bardzo, wzbijamy się w powietrze i zobaczmy, to jest ciekawa sytuacja. Tak, on tutaj zaczyna skręcać, czyli dosyć wcześnie. Mamy lotnisko, no i są rzeczy, które trzeba zrobić. A mianowicie nasze lotnisko musi być bezpieczne od wypadków wszelkiego rodzaju, więc proszę bardzo, wszystkie drzewka i jakiekolwiek zarośla trzeba wyciąć z pasów stosowych. Z tego nikt nie korzysta, ale to nie zmienia faktu. Może ktoś będzie awaryjnie lądowanie, czy co wiadomo co. Także tak to wygląda. No i co tu się podziało? Większość chyba rzeczy już widzieliście, ale tak, oczywiście musiałem poddawać jakieś drzewka ładne, elegancje Francji i tak dalej. No i to wygląda o wiele lepiej. Mamy tutaj terminal dla autobusów, dla autokarów w teorii. Autokarów jeszcze żadnych nie widziałem i żaden nie chce przyjechać. Mamy pociągi, te pociągi jadą stąd, przez tą stację. Te pociągi, jakie właśnie widzicie, jadą tędy, no i dojeżdżają właśnie sobie tutaj, no i też jadą oczywiście do naszego głównego dworca. Przepraszam. I mało tego, tutaj oczywiście jest tego więcej. Po pierwsze mamy linię tramwajową, która tutaj jedzie, jak widzicie. I ona długiej trasy to nie ma. W sensie, tak się wydaje tylko. Majecie póki co do tej pętelki tutaj, bo tu w przyszłości będzie jeszcze jakaś dzielnica, tutaj dzielnica i tak dalej.
Po drugie, tramwaj drugi jedzie stąd, z naszego dworca i jedzie sobie prosto tutaj. To jest druga linia, którą stworzyliśmy. Idąc dalej, jak widzicie, tutaj jest też jakiś tramwaj i skąd on jedzie? On jedzie z naszego głównego dworca. Puściliśmy sobie go stąd, proszę bardzo, jedzie tutaj pięknie. Trasą głównie tutaj się bardzo pokrywa z tą zieloną, jasną. Ale później właśnie zjeżdża do tej dzielnicy, tutaj jest bardzo lubiane. No i wjeżdża do naszej dzielnicy handlowej. No ale tak, oczywiście to nie jest wszystko. Są też linie metra, które no, przebiły same siebie, ale jeszcze wspomnę o jednym autobusie, który mamy tutaj wpuszczony. Ta linia autobusowa jest całkiem nieźle sobie radzi. To też idzie przez te dzielnice, których nie ma zbytnio linii autobusowych. Dlatego może faktycznie to wyglądać jak wygląda, no ale wiemy o co chodzi. I też tutaj jeden skręca i zawraca. No i przechodzimy do linii metra. No to tak, mamy dwie nowe linie metra. Jedna jest krótka, jedzie sobie stąd, czyli z naszego nabrzeża, prosto tutaj, do stacji tej na dole, ona jest niżej, i jedzie, wjeżdża sobie do tej dzielnicy. Ona w przyszłości jeszcze czasem może tam trochę pojedzie, ale to zobaczymy. Druga linia, no i ona jest tam średnio, dużo ludzi nie korzysta, jak chcecie, może nawet zobaczyć. Proszę bardzo, no 30 osób, różnie to bywa, tak, ale wiadomo, korzystają. Druga linia metra jest ciekawsza, bym powiedział, ponieważ zaczyna się jej bieg tutaj na górze, zjeżdża później tutaj na dół, jedzie od razu na lotnisko. Jakby się ktoś zastanawiał, czemu tu nie ma żadnej stacji pośredniej, po pierwsze, to jest metro i tutaj już jest jedna, tu już są dwie inne linie metra, więc nie chciałem tego komplikować. To jest po pierwsze. Po drugie, nie chciałem zabić transportu tramwajowego, autobusowego, no i też tego jakby pociągu, tak? Też byłoby to może trochę bardziej problematyczne. I dalej stąd jest najciekawsza część. Wyjeżdża tutaj na górę, proszę bardzo. Wyjeżdża jeszcze na podgórę i wyjeżdża na tą stację. No i czemu to jest takie spektakularne, jak teraz widzicie, może tutaj wam pokazuję. Ponieważ ta linia metra jest spektakularna, jeżeli chodzi o, liczbę ludzi, którzy z niej korzystają. Teraz tak, musimy znaleźć tylko ją. O, tutaj będzie. No i tak, teraz już to wygląda normalnie, ale zobaczcie, na ile jest. Przed chwilą na tym przystanku w kierunku tym było ponad 600 ludzi. I tutaj jak widzicie też jest już 200, więc jest to co najmniej dziwnym trafem bardzo ubłagana i bardzo mi się spodobała ta trasa. To mi się podoba, no ale też to powoduje tutaj na przykład ten korek i ja nie jestem przekonany, czy ten korek będę mógł w jakikolwiek sposób naprawić, bo no zobaczymy, tak? Zobaczymy. A póki co nie mogę nic z tym zrobić. Dalej jeszcze zrobiłem jedną zmianę, tego mogliście nawet tutaj lepiej nie widzieć. To jest helikoptery, które tutaj wcześniej leciały z naszej tej dzielnicy. O tej. One teraz lecą tutaj, bo tutaj jest lądowisko helikopterów. I drugie jest wolne na przyszłościowe, nie wiadomo jeszcze co. Czyli tak właściwie wygląda tutaj nasz system. Tutaj ta dzielnica handlowa się szybko zabudowała, jak widzę. Ja sobie trochę jeszcze tutaj rozbuduję. Bardzo. O kolejne fragmenty, tak, bo tutaj one jeszcze będą tak rozwijać. I tak samo tutaj ją przyciągniemy sobie jeszcze gdzieś dotąd. Tu będzie dzielnica mieszkalna dalej i tutaj chyba jakieś domki i tak dalej sobie poustawimy z koleją linową, wiadomo. Dość tego stadionu jest on tutaj bardziej schowany i jest trochę gorszy. Kampusy nam zbytnio się nie porozwijały, jak widzicie. Nie poszły ani do góry, ani do dołu. Są takie, jakie były. Zwłaszcza na pewno tutaj się w ogóle nic nie zmieniło, no dokładnie. Ale się jest taki ruch, jaki jest. No ale w końcu w naszym mieście mamy ruch samolotowy, więc to jest bardziej dostępny, ale widzimy jak to jest. Mało tego, zrobiłem dookoła całego lotniska ogrodzenie, tak żeby, wiadomo, przodkiem ktoś tam nie wszedł. A po drugie to ładnie wygląda, no i też nic nie może się budować w tym rejonie, więc jak się jedzie tutaj tą drogą, jeśli tutaj zrobimy też pas lewodowy, to to może być ładny widok właśnie na samoloty i tego typu rzeczy. No i tutaj oczywiście ogrodzenie się ciągnie dookoła tego całego, tutaj się ciągnie, tutaj dołem, tutaj takimi slalomami, tutaj dookoła tego nieczynnego pasa jeszcze, no i tutaj się kończy łączy i tutaj tak samo ono się tutaj kończy, łączy się z tym, co nie? Także to wszystko tutaj jest oczywiście zrobione. Ale tak, bo założyłem, że jeszcze jest jedna rzecz, którą mamy do zrobienia dzisiaj. No i właśnie się nim teraz zajmiemy. Jak może kojarzycie, w ostatnim odcinku budowaliśmy sobie tą linię metra, która jest tutaj prosta, jak w twarz strzelił.
Więc my sobie ją przedłużymy. Ona tu powinna właśnie jechać też dalej prosto. Tylko no tak, no właśnie. Nie mogę tego postawić prosto. Więc dajcie mi chwileczkę. Po pierwsze wydmuchnę nosa. A po drugie zrobię, żeby było prosto jak twarz strzelił. I druga stacja metra tutaj powinna być zlokalizowana. O! Idealnie. No ma. Budujemy. A, no i oczywiście, jakby ktoś może zauważył, tak, jest inne radio, dzisiaj gra. Stwierdziłem, że... bo tego radio w ogóle nie słuchamy na moim kanale. To nie jest Classic, nie. I Gold FM, którego też nie słuchamy tutaj normalnie. Mówię o radiu niesamowitym, jak się jest... to jest koncert... Czekajcie, ja wam powiem, co to jest. Campus Radio. Ono ma tam parę dobrych kawałków, ale nie jestem po prostu tego zwolennikiem i to nie jest moje ulubione arcydzieło, ale jest, więc... kupiłem je, więc skorzystam, skoro wydałem już na to pieniądze. Dobra, zróbmy sobie tutaj jeszcze na jeden fragment, bo tutaj też jest ta nasza linia właśnie bambajowa. No i sobie ją tutaj po prostu trochę przyciągniemy. Tak, linię, zaraz zobaczymy, jak przyciągniemy. Właśnie, to jest najgorsze, że to się zawsze rozwala, ale jak wybuduję na nowo od tej strony, to to już jest dobrze, zobaczcie. Także, no, City Skylines oczywiście żyje swoim życiem w nie wiadomo gdzie, ale, no, i tak nie mam na razie lepszego City Buildera na PS4. Jeżeli chodzi o PS5, bo już chyba może to mówię na początku odcinka, prawdopodobnie się po prostu pojawi jako remake z PlayStation 4 City Skylines na piątce. No, ale dopóki ja nie kupię piątki, a no to się nie zapowiada, no to wiadomo. To wiadomo, będziemy grać tutaj. Zresztą teraz na koniec miesiąca, jak powiem wam tak, jak się pojawi nowa polityka, cały czas w montowaniu, a dziś za chwilę będę właśnie dalej z nim kręcić, to się odkorkuje wszystko. Pojawią się prawdopodobnie z 3 odcinki metra, możliwe, że nawet z 2 odcinki tramwajów warszawskich, dużo się tego będzie teraz pojawiać. Będzie się dużo pojawiać do 16, później mam wakacje, pierwszy wyjazd, później jest drugi wyjazd. Także tak, do tego momentu na pewno się będzie tego dużo dziać. Później zobaczymy, jak to będzie. Co się prawdopodobnie nagram sobie coś na zapas, tak? Jak na przykład trzecią linię metra, którą nagrałem... coś materiał do trzeciej linii metra. Nagrałem z jakieś ponad 4 miesiące temu. Z Sykutem jeszcze, jak było normalnie. Zresztą Sykuta mam... Sykut już wrócił do Warszawy, więc jakby coś mogę z nim coś nagrywać. Ale no, więc tak to wygląda. No ma, puściliśmy sobie tutaj tą linię tramwajową, to się buduje. Jakiś park byśmy im tutaj walnęli z tych, od tych właśnie. Może być nawet coś takiego. A no, szanujmy się, no wiadomo, co trzeba tu postawić. Jeżeli to jest jakiś prestiż czy coś takiego, to biokopuła musi być, tak? Najlepsze musi być. No i tutaj też możemy im sobie walnąć przy bardzo... taki wieże farming, bardzo. Zawsze mi się ten budynek obydwa podobałem. To jest jeden z lepszych art deco tych właśnie dodatków, taki content creator faktor, właśnie ten art deco to jest to, gdzie się takie fajne budynki wydaje. No i tak, ogólnie samoloty dosyć dużo nam ludzi przywożą i odwożą, więc to jest co najmniej dobre. I tak, to jest lotnisko z Sunset Harbor, bardzo ładne, tak? To jest duża zaleta. No i co dużo mówić, na dzisiaj to będzie tyle, tak? W kolejnym odcinku się zajmiemy rozbudową tego. No tego tutaj prawdopodobnie też, może zakończymy sobie ten nasz szybki tramwaj. W teorii on jest skończony już, tak? W praktyce jeszcze tutaj są biuro do dokończenia, tą dzielnicę, no i tutaj to trochę do wyrównania. I wtedy będziemy mogli już wrócić i będziemy uzupełniać ten fragment. I zajmiemy się tutaj i tym, i tym. W sensie tak, ta seria się kończy prawie jednoznacznie, kiedy się skończy Industries, tak? Bo to są dwie serie spółdzielne. One są głównie do dodatków Tenants do Campusa, w teorii, czyli się lotnisko budowaliśmy. Dla studentów oczywiście. A drugi to jest Industries, którym przecież nie zajmujemy się trolejbusami z Sunset Harbor, co nie? Później zobaczymy, jak to będzie. Prawdopodobnie serie się pokończą, obydwie. Powstanie... No i oczywiście się też Mass Transit skończy, tylko jeszcze nie wiem, kiedy będzie live.
Sunset właśnie z Mass Transit, to może live'ik, mogę tylko tak przypuszczać, że wam się pojawi, to nie ma tyle jeszcze, który będzie mówić, kiedy będzie. Prawdopodobnie będzie to w poniedziałek około godziny 18 z możliwością przedłużenia aż do 20, ale nie jestem przekonany, bo 18, bo tego dnia będę organizować pewne imprezki, więc no, zobaczymy jak to będzie. No, ale kiedy skończymy już Mass Transit, no to będzie szybciej, po pierwsze Scenariusz szedł, Scenariusz chce bardzo nagrać, zresztą to jest kolejna rzecz, poza polityką oczywiście, no to wiadomo jak to będzie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, taki bardziej lightowy, chociaż nie powiem, że nie wybudowaliśmy lotniska i nie rozbudowaliśmy trochę tej dzielnicy, może troszeczkę, więc mam nadzieję, że się podobało, jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć dalej, jak to będzie tutaj toczyć, to kliknijcie subskrybujcie i dzień dzwoneczek. No i co dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Ja powiem wam tyle. Jestem bardzo zadowolony, że mam lotnisko i dosyć ładnie wygląda, no i jest idealnie połączone z naszym szybkim tramwajem. Już nie mówiąc o tym metrze, który jakimś dziwnym trafem eksplodował tej radością. Cześć!